Dobra, jeszcze taki, że samego byczka z niego zabrał, jeśli chodzi o Twitcha. O, i pan sam jest top chaterem na Twitchu. Dobrze. O. Czubak. 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 I teraz Iwona nie powinna czytać, jeśli chodzi o to. Dziękuję panie Sami 121 i czyste za follow. Michał roku łapał 6. Napisał. Coś pięknego. Sami 121 XP. Napisał. Masz dwa monitory. O, nawet mi gratulują za to, że dzisiaj mam 100 wiadomości na czacie. Osiągnąłem nowy szczyt. Dziękuję wam bardzo państwu za to, że mam zdobywać takie osiągnięcia. Pierwszy raz udało mi się coś takiego zdobyć. Tak panie sami, mam dwa monitory i są chyba niezbędne, jeśli chodzi z powodnego prowadzenia transmisji maszyny. No inaczej jakbym państwa czytał na bieżąco, jakby mam tylko jeden monitor. Myślę, że byłoby to dość ciężkie do wykonania, ale byłoby niemożliwe granie w symulator. Zajmowanie się pociągiem do celu, przełączenie się między odcinkami czatu, jeszcze między odcinkiem OBS, a czy wszystko miał dobrze, nie ma. No byłoby to bardzo ciężkie do wykonania w każdym razie. Michał w roku łapał 6. Napisał. Rozpędzony się do 129. No spokojnie, spokojnie. Napisał. 120. Rozpędzimy się i nawet do 140 na tej scenie. Spokojnie. W odpowiednie miejsce i w odpowiednim momencie. Na razie tu jest 70. Za tym mostem. Pan sami jedyny na Twitchu co ogląda, reszta na YouTubie się. No i co, każdy ogląda jak woli. No i widzicie, i teraz nie czyta najpodania. No dobrze. Naprawiłem. Udało mi się. Czyli na ekranie na czacie się nie pokazuje najpod. I nie czyta się najpod dobrze. Napisał. Co lepsze EP07 bez EU07? EP07 czy EU07? EP07 mi się wydaje, że to są nasze lokomotywy z EU07, ale tak jak już zdania nie. Chyba EP07 jest trochę mocniejsza od EU07. To jest takie tylko moje zdanie. Chociaż no w sumie nie ma chyba jakiejś większej różnicy. Następny semafor nas tu z tego co widzę. A pana panie Michał, zdaniem co jest lepsze, EP07 czy EU07? Czy dzisiaj tak gorąco na dworze, że się pocić zaczyna mnie tam? V6.
flirt. Moim zdaniem flirt. ED 160, nie? To sabitowe flirty. No to flirty lepsze. No to widzisz, pan panie Michu, mamy to samo zdanie na ten temat. Identyczne. Jakbym wam teraz odgłos wydał, jakbym wam statyw od mikrofonu, pewnie był niezły obstaw. Aż mi się mikrofon przestawił w twoją drogę. Na razie 120 mamy tylko. Michu łapał 6. Napisał. Ale nic nie przebije hybrydowej limonki zielone serce bijące serce. Nie, no mi się podoba to, jak drodzy państwo wyszukujecie te wszystkie emocje, które tak ładnie brzmią po Iwony. Znaczy Iwony, no pani Pauliny. No jak o ten skład ma prędkość maksymalną 160. Prędkość torowa maksymalna to 140. Nie no, dlatego do takich prędkości będziemy się rozwędzić. Jak to na tym przejeździe standardowo straciliśmy frakcję? No już jest standardem tutaj. Dobra, zmniejszmy moc. Zasuwamy. To mi się podoba szczegółowość tego wyświetlacza. Jak sprawdzimy to się. Prawdziwej EP07A. Byśmy mieli jeszcze ten komat. Łapał 6. Napisał. Itzgryf, tak. Świetnie przeczytam. Nie no, fajnie się jedzie, to jest 140. Łapał 6. Napisał. Wiedziałem, że lecim na Szczecin. No wiadomo, że lecim na Szczecin. A gdzie indziej można lecieć, a nie na Szczecin? Na razie żadnych ograniczeń na torze nie widzę. I chodzi o prędkość, więc leci na mnie. Michu Broku łapał 6. Napisał. A teraz najważniejsze rozstrzygnięcie. Jakie najważniejsze rozstrzygnięcie?
Nigdy w roku łapał 6. Napisał. Wiesz, ten pies mi łąka. W sumie, szczerze mówiąc, nie widziałem ani jednego, ani drugiego nigdy w życiu na oczy. Nie wiem, jak wygląda, więc nie jechałem. Więc ciężko mi jest to określić, szczerze mówiąc. Nie mam zdania. O tak, trochę. Najważniejsze rozstrzygnięcie, nie mam zdania na ten temat, niestety. Następny semafor na stoi, nie? Ale tym składem się ciężko domuje, bo nie ma tych elektrodynamicznych. Na lokomotywie. Więc dużej prędkości gorzej się jecha. Pan, panie Michał, który pana, który lepszy? Który lepiej jedzie, szybciej? No nie, ale pan hamuj tym składem. No i żebym przejechał. Ostre hamowanie tutaj. Szczerze mówiąc. My jesteśmy przecież teraz... Gdzie? Rudawie, no 53. Już powinienem mieć od nas. Nie zlecim na Szczecin, nie? Już powinienem mieć odjazd, to leci. No i nawet już mrynia. Piknie. Tylko RP1 się różnią, no właśnie. Skąd ja mogę znać te cieszeń, bo... Skąd ja mogę znać? Ja nie tamtejszy. Jak litera najbliższej stacji się wyprzymuje? Górowie. Prędkość szlakowa 120. Z tego co pamiętam, jest tutaj już aktualnie. A mogę znać przy wjeździe na stację. Którego mi nie widzieliśmy, bo ja w tej skład pokazywał. No, że 120. Łapał 6. Napisał. Ja zawsze daję głos na limonkę, twarz wystawiająca języki, puszczająca oko, to RP1, ten zielony kolor odbijający się od słońca, zimie niczym anioł. Zielony kolor odbijający się od słońca, normalnie. Świeci nocą? Ma taki specjalny lakier, co w nocy świeci. Nie. Pociąg. Ważne, żeby jechał. I dobrze jechał. Był wygodny, no. I to jest w sumie nawet wszystko, co najważniejsze. Michu w roku łapał 6. Napisał. A nie wiem, bo do 22 kosują. Dobrze, mieliśmy 100, bo wyjechałem 120. Ale nie było żadnej informacji o zbliżającym się na kraju, czyli niestety.
ogólnie tu w ogóle nie forsują, to po co hybrydy tam, miałeś tu wszystko zelektryfikowane. No ale co to są za przecinki, nie dam, jakieś takie lekkie się pojawiły. Mam nadzieję, że do godziny 23 uda nam się skoczyć razy, chociaż wątpię. Nie uda nam się. No cóż. Czubak. Michu bloku ławał 6. Napisał. U mnie też trakcja. Latają tu po 130 km na godzinę, a od goleniowa lecą na silniku spalinowym do 120 km na godzinę. No właśnie, no to u ciebie, panie Michu, jest gdzieś ta sieć spalinowa, nie? Czubak. No mnie nigdzie tutaj nie ma, tu wszystko zelektryfikowane dookoła. Następny semafor na stój miał być, dlatego tak zwolnimy. Michu bloku ławał 6. Napisał. 30 km ode mnie. No, nastój, nastój jest. Czubak. Michu bloku ławał 6. Napisał. Jestem ciekaw, jak tutaj będą na Woodstock Festival jechać bez prądu. Serio? A mają jechać? I jest jeden przerżnięcie, super. To swój pan. Jak to jest, jak się komuś na Messengerze odpisuje, nie? Ważna sprawa i że musiał odpisać, niestety. A tu taki oto stwór wyjechał. Na czołóweczkę, wywiewał na czołóweczkę.
Jakubowy autobusiarz. Napisał. Jestem Konrad. Serio? To ty nie jesteś już Jakubem? Napisał. Gagarin chyba. To pan, panie Jakubie, już nie jest Jakubem, tylko Konradem. A jeśli o mnie chodzi, to bez tego jednego D w środku. No jeśli o mnie chodzi, o mnie. W roku łafał 6. Napisał. Jeśli płoty to stacja bez trakcji. Środek linii kolejowej 402. Jakubowy autobusiarz. Napisał. Nie. Zawiedzione nie. Jakubowy autobusiarz. Napisał. O ciebie. Mówię bez tego do środka. Jak pan, panie, nie czyta nazwy kanału, czy co? Panie Jakubowy. Czuba. No i 60 na różne. Bo robotnicze. Ale to za tym zakrętem jeszcze. Aktualnie oglądają tą transmisję całe 4 osoby. Jestem pod wrażeniem. Jeszcze, drodzy państwo, się nie przenosiliście na śmierć? Nie zajmowało. Tu jest 60 robotniczych. No 65 pojedziemy. Ładne tory w sumie. A tam i w ogóle nie ma. Pewnie dlatego ten jechał po lewym naprzeciwko i ja nie na skrój. Nie mi się tam też pięknie zatrzymać, no i no cóż, nie wyszło. Dobrze, koniec. O, tu 40 jest. A maj. Panie Jakub, jest konduktorem? Nie wiem. Miło mi bardzo poznać konduktora. On pracuje zazwyczaj jako kierownik pociągu, czy jako konduktor zwykły? A z tego wiem, to dwie różne, rzeczy. Napisał. A jak? To pan, panie Jakubie, interesuje się autobusami i on w prawdziwym życiu pracuje jako konduktor. Bardzo dobrze wiedzieć. Jakubowy autobusiarz. Kiedyś mnie pan na pewno, spotka w autobusie. To znaczy w tym, w pociągu. A gdzie? Kiedyś mnie pan, panie Jakubie, na pewno w pociągu spotka, jak pan jest konduktorem, a ja czasami sobie jeszcze. Zapewne mnie pan nie poznał, bo to, że ja tu na kamerze tego wyglądam, jak wyglądam, nie? Dobra, ale jednak jest trochę inaczej. Więc jestem ciekaw, czy mnie pan poznał. Michu w roku łafał 6. Napisał. PR Jits. Jakubowy autobusiarz. Napisał. Na PKP Intercity. No to na Intercity pan nie miał kupuje, to kiedyś na pewno nie ma spotkania, już kiedyś pan nie spotkał. Na
ludzie tu na godzinie się tam przebijają, to jest tak, jakby nie wiedział, kiedy to jadę. Na pewno. Jadę mało słabnie i jest to dużo, dużo dumów to nie będzie przy mnie. Więc pan nie pozna, ale... Michu Broku ław 6 napisał. A to kiedy masz jakiś kurs i do...